Witajcie. Słuchajcie, zanim tutaj przejedziemy glebogryzarką i broną, to no tak Jarek zaproponował, ja się w sumie zgodziłem, bo mówię co tam, a że podoba mi się jak Jarek myśli, kombinuje i tak dalej, to nie będę przeszkadzał. O, widzicie? Takie kamulce. No, to w każdym razie, kurde, te muchy, wszystkie te końskie ślepaki i te inne dziadostwa. To on tutaj w każdym razie robi. Dawaj gazu. Dobrze. Jarek robi tym. Ekstra, co? Co ja się tym naciąłem, ludzie kochani. A bluzgów było więcej niż... Tylko nigdy tego nie mówiłem w telewizji, że tak powiem. Od tych much opędzać, bo naprawdę dziadostwo. Tak będziesz jeździł? Aha, Jarek, tutaj jest gdzieś ambona. Widzisz ją? Ale wiesz, gdzie jest, dobra. No, założyliśmy rano ten komin, słuchajcie. Bo mówi, że nie chce, żeby na łeb leciało tak jak mi. No i racja, no. Tylko, że Jarek bardziej jest obyty z maszynami niż ja. I ma więcej doświadczenia. I wiem, że wy mi podpowiadacie cały czas. Bardzo dziękuję. Naprawdę to jest dla mnie dużo, bo dzięki wam dużo rzeczy tutaj zrobiłem. Waszymi podpowiedziami. Ale co innego jest podpowiedzieć, a co innego tak jak tutaj po prostu jest na miejscu, widzieć to wszystko i brać w ten sposób udział. No i oczywiście potem samemu wsiąść na maszynę i zrobić to tak jak należy. Także to też jest ważne. No, bo tutaj Jarek zrobił wcześniej próbę, ale mówi, że mu się to strasznie zapychało i nie dawało to tego efektu, więc teraz jak jest pomielone, wyjdzie to dużo, dużo łatwiej. A może ja mu tam jeszcze... Zobaczymy, może tam pójdę. Możesz ty. Jarek, dawaj do tyłu jeszcze. Daj do tyłu jeszcze. Tu gdzieś jest rów, ale... Zobaczymy. Kurde, ale tych much tutaj jest dziadowskich. Dobra, wystarczy. Zdaje się, że wtryski trzeba będzie w 60 zrobić. Na pewno zrobię. Ale ten sezon jeszcze do zasiewów to jeszcze na tych wtryskach pojeździ. Po obsianiu tego
to wtedy zdemontujemy wtryski, zawiozę je szybko do regeneracji. A zresztą, jakie razicie wtryski? Nowe czy regenerować te, co mam? Bo to różnie z tą regeneracją jest. A nowe to też wiadomo, że z tymi nowymi też jest różnie, no. Wie, że to na 2000 obrotów trzeba robić minimum, żeby dać mu wpalnik. No ale ja się też obawiam, mimo to, że będzie ten, żeby mu się nie zapychał, bo to jest przerąbane potem to czyścić. Tutaj zobaczcie, jak jest wyczyszczone elegancko tą glebogryzarą. No. Także tu pięknie to wszystko. Te krzaki oczywiście na jesień to wszystko wyczyścimy, tu nie będzie nic. A tutaj zaraz jest droga z tyłu i tą drogę też oczyścimy. I nie przejmujcie się, że ta kamera tak lata, ja tu macham rękami, bo te muchy końskie dziadowskie tutaj latają. Kurczę, moim zdaniem się zapchał. Już nie leci. Ja nie wiem właśnie, czy to tak można robić, jak on się zapycha, czy nie można. Jarek, zgaś i trzeba go oczyścić. Aha, ale ja nie wiem, bo on się zatyka tutaj, gdzie skręcaliśmy. Lewe obroty, Matko Boska. Pierwsze słyszę. Znaczy, słyszałem wcześniej, ale nigdy nie wiedziałem, jak to zrobić. Dobra, będziemy go czyścić. No, pierwszy przejazd zrobiony, zaliczony. Coś tam się już pokazuje. Widać, zaczyna być widać glebę. No tutaj też się, słuchajcie, parę razy zakopałem w tym miejscu i w tamtym. I o, w tym tutaj, co jest ta zielona. Aż ty, kurde, te końskie muchy. No, jadę, słuchajcie, bo mam w domu małą awarię, muszę to ogarnąć. Samo się nie ogarnie. Potem przyjadę ze spawarką, pospawam bronę, tą ciężką. Muszę Roberta jeszcze zdążyć ściągnąć, żeby mi tam ustawił na tych zamkach coś, bo mi to nie gra, nie pasuje. I mam z tym problem. Jarek, daj do przodu jeszcze. Do przodu daj. No dobra.
będzie miał tą samą robotę co ja, bo żeśmy już raz właśnie przed, nie wiem, nie, no widzieliście, że się zatkało, wyłączyłem, żeśmy to oczyścili, żeby, mówię, kamery nie uszkodzić, jakbym gdzieś tam niechcący, więc wyłączyłem to, ale już oczyszczone jest raz, no i no będzie wiedział, o co kaman, no kurczę blade, ale tną te muszyska. O, ale widzicie, piękny widok. Dobra, ja jadę, zabieram się za swoją robotę. Jeszcze wrócimy tutaj na pole dzisiaj. Ale z tym, z broną, tylko żebym ją zdążył pospawać. Myślałem, że trzeba będzie ją grzać, bo Jarek mówi, żeby tam podgrzać najpierw. Dopiero wtedy spawać, żeby to wyprostować i tak dalej. Ale wziąłem młotek, taki 6 kilo, wyprostowałem to ucho, no i gitara. Także teraz najpierw usunę awarię w domu, a następnie biorę spawarę i jadę z reanimacją tego uchwytu. Jeszcze chyba podjadę na złom, bo tam brakuje mi taki gruby kawał blachy, żeby to wzmocnić porządnie. Bo nie wiem, no jeszcze w domu może poszukam, może mam w tych gratach jakiś kawałek grubej blachy, ja wiem, żeby miała z 7 mm. No 5 takie minimum, ale 7 to byłoby super. I wtedy to wstawię, obspawam i będzie trzymało do końca świata. Dobra, tyle moi drodzy na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Oła, ale to kleje to dziadostwo, te muszyska wstrętne, hejeju. W każdym razie tu pięknie już widać zrobione. Jarek tutaj jeszcze kończy, kawałek mu został. Także piękna robota. Ja w tym czasie, słuchajcie, zreanimowałem tą ciężką bronę. Pospawałem, zrobiłem, nie nagrywałem, bo takie słońce, że ja po prostu, no nie myśli człowiek o nagrywaniu, a raczej żeby jak najszybciej z tego słońca zejść. Schowam się w cieniu. No i te muszyska tu chleją, także nie mają litości dla człowieka. No, w każdym razie widzieliście, jak to wyglądało rano. Teraz jest jeszcze 12, nie ma, ale już wygląda to trochę lepiej. No nie da rady stać w miejscu. W każdym razie robota zupełnie inna i teraz weźmiemy jeszcze tą. Jarek weźmie glebogryzarkę, a ja się przejadę z ciężką broną. To muszę jeszcze po paliwo pojechać. Ależ to dziady kleją. No, ale widzicie, elegancko. Bardzo ładna robota. To jest stara maszyna, ale widzicie, super. No i co, na przypomnienia wam powiem, bo Jarek też na to zwrócił uwagę, że Orkan był produkowany w tej samej fabryce co bizony nasze. Państwowa Fabryka Maszyn Gnilnych, PFMZ. No, teraz pewnie jeszcze tamten kawałeczek, tą wysepkę taką, bo tam leżała taka stara ambona. Jarek ją wziął. Kurde, nie chodź tak, chłopie. Jarek ją wziął, po prostu wyrzucił do lasu. Ja szedłem, ale nie zdążyłem już mu pomóc, bo akurat skończył. No i ten. No i tu jeszcze ten kawałeczek obiedzie. I zaczepiamy zaraz tą glebogryzarę. Teraz to ona tutaj już wszystko bardzo ładnie pójdzie. Także ten. No i co? Przy okazji, słuchajcie, pokrzywa ekologiczna. Jest jej tutaj trochę.
można pozbierać na herbatkę, jak ktoś lubi. Ja na przykład codziennie piję pokrzywę, herbatkę z pokrzywy i bardzo sobie cenię. Także na pewno sobie przyjdę tutaj, pozbieram trochę tego, bo wiem, że tutaj przecież tutaj nie ma nic w pobliżu, żadnych zakładów, ani żadnych takich rolników też nie ma żadnych tutaj w pobliżu oprócz mnie, żeby coś uprawiali, pryskali, czy tam inne jakieś cuda na kiju. Także czyste, eleganckie ziółka. Na pewno z nich skorzystam. No. A tu Jarek zaraz będzie się odwracał. O. Tu zrobi nawrotkę i zaraz zetnie tylko tą wysepkę, która została. I będzie elegancja Francja. No a tutaj tak mówię, to po prostu kiedyś, jak to było jeszcze bezpańskie, to tutaj po prostu myśliwi mieli ambonę i strzelali do tych wszystkich dzików i tego całego innego zwierzęcia. Ja zaraz nagrywam kolejny odcinek tutaj z tego, z gilbogryzarką tutaj na tym kawałku, a potem ciężka broda. Cześć!